Wykład pierwszy: Koncepcje wszechświata. Już w 340 roku przed naszą erą, Arystoteles przedstawił w traktacie o niebie dwa dobre argumenty za tym, że Ziemia jest kulą, a nie dyskiem. Po pierwsze, zdał sobie sprawę, że do zaćmień Księżyca dochodzi wtedy, gdy Ziemia znajduje się między Księżycem a Słońcem. Cień Ziemi na Księżycu jest zawsze okrągły, co świadczy o tym, że Ziemia ma kształt kuli. Gdyby była płaskim dyskiem, jej cień byłby wydłużony i eliptyczny, chyba że w momencie zaćmienia Słońce znajdowałoby się zawsze dokładnie nad środkiem dysku. Po drugie, Grecy zauważyli podczas swych licznych podróży, że im bardziej na południe znajduje się obserwator, tym niżej nad horyzontem widzi gwiazdę polarną. Wziąwszy pod uwagę dokonane w Egipcie i w Grecji pomiary położenia gwiazdy polarnej nad widnokręgiem, Arystoteles oszacował nawet, że przybliżony obwód Ziemi wynosi około 400 tysięcy stadionów. Nie wiadomo dokładnie, jaką długość miał stadion, ale można przyjąć, że było to około 180 metrów. Wobec tego długość obwodu Ziemi, oszacowana przez Arystotelesa, była prawie dwa razy większa od obecnie uznawanej za prawidłową. Grecy mieli jeszcze jeden argument za tym, że Ziemia jest kulą. Jak inaczej można było wytłumaczyć fakt, że na horyzoncie najpierw pojawiają się żagle, a dopiero po jakimś czasie kadłub płynącego statku? Arystoteles sądził, że Ziemia stoi w miejscu, a Słońce, Księżyc, planety i gwiazdy obiegają ją po kołowych orbitach. Wierzył w to, ponieważ z jakichś przyczyn natury mistycznej, czuł, że Ziemia stanowi centrum wszechświata, a ruch po orbicie kołowej jest najbliższy ideałowi. W pierwszym wieku naszej ery koncepcja ta została rozwinięta przez Ptolemeusza w kompletny model kosmologiczny. Według niego Ziemia stanowiła środek wszechświata, otoczony przez osiem sfer, na których znajdowało się Słońce, Księżyc, Gwiazdy i pięć znanych w jego czasach planet: Merkury, Wenus, Mars, Jowisz i Saturn. Planety poruszały się po powierzchni swoich sfer po małych okręgach, co miało wyjaśniać ich dosyć skomplikowane trajektorie obserwowane na niebie. Sfera zewnętrzna była sferą tak zwanych gwiazd stałych, które zawsze pozostawały w niezmiennym położeniu względem siebie, ale wszystkie razem krążyły wokół Ziemi. Nie wiadomo było co znajduje się poza sferą gwiazd stałych, ale z pewnością nie była to część wszechświata dostępna dla ludzkiego oglądu. Model Ptolemeusza stanowił dosyć dokładny system przewidywania pozycji ciał niebieskich na nieboskłonie. Jednak, aby wyznaczać je prawidłowo, Ptolemeusz musiał przyjąć założenie, że Księżyc porusza się po orbicie, która w pewnych miejscach znajduje się dwa razy bliżej Ziemi niż w innych. To z kolei oznacza, że Księżyc musi się czasem wydawać dwa razy większy niż zwykle. Ptolemeusz zdawał sobie sprawę z tej wady, ale mimo to jego model został ogólnie zaakceptowany. Kościół uznał go za zgodny z pismem świętym, zauważył bowiem tę ważną zaletę, że poza sferą gwiazd stałych zostawało sporo miejsca na raj i piekło. W 1514 roku polski duchowny Mikołaj Kopernik zaproponował znacznie prostszy model wszechświata. Z obawy przed oskarżeniem o herezję na początku rozpowszechniał go anonimowo. Kopernik sądził, że słońce stoi w miejscu pośrodku wszechświata, a planety obiegają je po kołowych orbitach. Niestety musiało upłynąć 100 lat, zanim dokonania Kopernika zaczęto traktować z należytą powagą. Wtedy właśnie dwaj astronomowie, Niemiec Johannes Kepler i Włoch Galileusz, zaczęli publicznie głosić teorię kopernikańską. Mimo, że orbity przewidziane przez Kopernika nie pokrywały się dokładnie z tymi, które obserwowano. Ostateczny upadek modelu Arystotelesa i Ptolemeusza nastąpił w 1609 roku, kiedy Galileusz posłużył się do obserwacji nocnego nieba dopiero co wynalezionym teleskopem. W wyniku obserwacji Jowisza Galileusz stwierdził, że towarzyszy mu kilka niewielkich orbitujących wokół niego satelitów. Czyli księżyców. Oznaczało to, że nie wszystkie ciała niebieskie muszą krążyć wokół Ziemi, jak sądzili Arystoteles i Ptolemeusz. Oczywiście nadal można było wierzyć, że Ziemia stoi w miejscu, a księżyce Jowisza poruszają się po niezwykle skomplikowanych orbitach wokół niej, sprawiając wrażenie, że obiegają swoją planetę. Niemniej jednak, teoria Kopernika była znacznie prostsza. W tym samym czasie Kepler zmodyfikował teorię Kopernika, sugerując, że orbity planet nie są okręgami, lecz elipsami. Przewidywania wreszcie zaczęły się zgadzać z wynikami obserwacji. Eliptyczne orbity Keplera były tylko doraźną hipotezą i to dosyć odrażającą, ponieważ elipsa jest zdecydowanie mniej idealnym kształtem niż okrąg. Odkrywszy niemal przez przypadek, że orbity eliptyczne są zgodne z wynikami obserwacji, nie potrafił z kolei pogodzić tego faktu z założeniem, że siłą utrzymującą planety na orbitach jest przyciąganie magnetyczne. Wyjaśnienie tej sprzeczności pojawiło się znacznie później, w roku 1687, kiedy Newton opublikował dzieło Principia Mathematica Naturalis Causae. Była to prawdopodobnie najważniejsza praca w dziejach fizyki. Newton nie tylko sformułował w niej teorię wyjaśniającą zasady ruchu ciał w czasie i przestrzeni, ale także opracował metody matematyczne potrzebne do analizowania tego ruchu. Co więcej, postulował działanie prawa powszechnego ciążenia. Głosi ono, że dowolne dwa ciała we wszechświecie przyciągają się wzajemnie z siłą proporcjonalną do masy tych ciał i odwrotnie proporcjonalną do odległości między nimi. Ta sama siła powoduje spadanie przedmiotów na Ziemię. Historia o tym, że Newton został uderzony jabłkiem w głowę, jest bardzo wątpliwa. On sam powiedział na ten temat tylko tyle, że koncepcja grawitacji przyszła mu do głowy, kiedy siedział zadumany. A bodźcem, który spowodował jej powstanie, był upadek jabłka. Newton wykazał, że zgodnie z jego prawem, to grawitacja sprawia, iż Księżyc porusza się po orbicie eliptycznej wokół Ziemi, a Ziemia i inne planety poruszają się po eliptycznych orbitach wokół Słońca. Z modelu kopernikańskiego znikły ostatecznie sfery niebieskie Ptolemeusza, a razem z nimi wyobrażenie, że wszechświat ma naturalne granice. Względne położenie gwiazd stałych nie ulega zmianie, kiedy Ziemia krąży wokół Słońca, więc w sposób naturalny zrodziło się przypuszczenie, że są one obiektami podobnymi do naszego Słońca, lecz znacznie bardziej oddalonymi. Pojawił się jednak nowy problem. Newton zdawał sobie sprawę, że zgodnie z jego prawem powszechnego ciążenia gwiazdy powinny się przyciągać, a zatem teoretycznie nie mogły pozostawać w bezruchu. Czy nie powinny zatem dążyć do jednego punktu? W napisanym w 1691 roku liście do Richarda Bentleya, innego wpływowego myśliciela tamtych czasów, Newton argumentował, że mogłoby do tego dojść, gdyby liczba gwiazd była skończona. Jeżeli jednak we wszechświecie istnieje nieskończona liczba gwiazd, rozlokowanych mniej więcej równomiernie w nieskończonej przestrzeni, nie może do tego dojść ponieważ nie istnieje żaden punkt centralny, w którym gwiazdy mogłyby się skupić. Ten argument jest przykładem pułapki, w którą można wpaść, gdy mówi się o nieskończoności. W nieskończonym wszechświecie każdy punkt może być uważany za centralny, ponieważ każdy jest otoczony nieskończoną liczbą gwiazd. Dopiero znacznie później zrozumiano, że właściwe podejście do tego zagadnienia wymaga rozważenia skończonego układu gwiazd, które spadają do jego centralnego punktu. Następnie należy sobie zadać pytanie, jak zmieniłaby się sytuacja, gdyby poza tą ograniczoną przestrzenią znajdowało się więcej równomiernie rozlokowanych gwiazd. Zgodnie z prawem Newtona, dodatkowe gwiazdy nie wpłynęłyby na sytuację gwiazd w ograniczonym układzie, które spadałyby do środka równie szybko. Możemy dodać tyle gwiazd, ile tylko chcemy, ale to nie zapobiegnie zapadaniu się całego układu. Teraz wiemy, że nie można zbudować statycznego modelu wszechświata, w którym grawitacja zawsze jest przyciągająca. Warto się zastanowić nad klimatem intelektualnym panującym aż do XX wieku. Sprawił on, że nikt wcześniej nie wpadł na to, iż wszechświat może się kurczyć lub rozszerzać. Powszechnie sądzono, że wszechświat istniał wiecznie w niezmienionej postaci, albo został stworzony w określonym momencie w przeszłości, w postaci mniej więcej takiej, jaką obserwujemy obecnie. Mogło to wynikać w pewnej mierze z ludzkiej tendencji do wyznawania wiary w odwieczne prawdy oraz z komfortu, jaki dawała myśl, że nawet jeśli człowiek starzeje się i umiera, wszechświat się nie zmienia. Nawet ci, którzy zdawali sobie sprawę, że teoria grawitacji Newtona pokazuje, iż wszechświat nie może być statyczny, nie wpadli na to, że może on się rozszerzać. Zamiast tego próbowali modyfikować teorię, sugerując, że w przypadku bardzo dużych odległości siła grawitacji działa odpychająco. Nie wpływało to w istotny sposób na ich przewidywania ruchu planet. Pozwalało jednak utrzymać układ nieskończonej liczby gwiazd w równowadze, ponieważ siła wzajemnego przyciągania gwiazd znajdujących się blisko siebie była równoważona siłą odpychania gwiazd położonych znacznie dalej. Niemniej jednak wiemy już, że taka równowaga byłaby nietrwała. Gdyby gwiazdy w jednym regionie nieznacznie zbliżyły się do siebie, siła przyciągania między nimi wzrosłaby i zaczęła przewyższać siłę odpychania gwiazd odległych, w związku z czym gwiazdy wpadłyby na siebie. Z drugiej strony, gdyby dwie gwiazdy nieznacznie się od siebie oddaliły, siła odpychania zaczęłaby dominować, w wyniku czego gwiazdy te oddalałyby się jeszcze bardziej. Kolejne zastrzeżenie do koncepcji nieskończonego statycznego wszechświata przypisuje się niemieckiemu filozofowi Heinrichowi Olbersowi. W rzeczywistości wielu współczesnych Newtonowi myślicieli podnosiło ten problem, a artykuł Olbersa z 1823 roku nie był nawet pierwszą pracą, która zawierała wiarygodne argumenty za stanowiskiem krytyków statycznego modelu. Była to jednak pierwsza rozprawa, która została powszechnie dostrzeżona. Problem polegał na tym, że w nieskończonym statycznym wszechświecie, każda linia i płaszczyzna kończyłaby się na powierzchni jakiejś gwiazdy. Należałoby zatem oczekiwać, że całe niebo będzie jasne jak słońce, nawet w nocy. Olbers sformułował kontrargument, według którego światło odległych gwiazd miało być pochłaniane przez materię znajdującą się między obserwatorem a gwiazdą. Gdyby jednak tak było, ta materia musiałaby w końcu rozgrzać się do tak wysokiej temperatury, że sama zaczęłaby świecić jak gwiazda. Jednym ze sposobów uniknięcia konkluzji, że całe nocne niebo byłoby jasne jak słońce, było założenie, że gwiazdy nie świecą od zarania dziejów, lecz zaczęły świecić w jakimś określonym momencie w przeszłości. W tym przypadku absorbująca światło materia mogła się jeszcze nie rozgrzać, lub światło z odległych gwiazd mogło jeszcze do nas nie dotrzeć. W tym miejscu pojawia się jednak pytanie o to, co spowodowało, że gwiazdy Zaczęły świecić. Początek wszechświata. Początek wszechświata jest oczywiście przedmiotem dyskusji od bardzo dawna. Według wielu wczesnych kosmologii, osadzonych w tradycji żydowskiej, chrześcijańskiej i muzułmańskiej, wszechświat powstał w określonym i niezbyt odległym momencie w przeszłości. Jednym z argumentów na poparcie tej koncepcji było uczucie, że do wyjaśnienia istnienia wszechświata nieodzowna jest Pierwsza przyczyna. Inny argument wysunął święty Augustyn w rozprawie o państwie Bożym. Wskazał, że cywilizacja się rozwija, a my pamiętamy, kto dokonał określonych czynów lub stworzył różne wynalazki. Wobec tego człowiek, a być może również cały wszechświat, nie może istnieć od zbyt dawna, ponieważ w przeciwnym razie zdążylibyśmy się bardziej rozwinąć. Święty Augustyn przyjął rok tysięczny przed naszą erą jako datę stworzenia wszechświata według księgi rodzaju. To ciekawe, że nie odbiega ona znacznie od daty zakończenia ostatniego zlodowacenia, około 10 tysięcy lat przed naszą erą. Kiedy to rzeczywiście zaczęła się rozwijać cywilizacja. Z kolei Arystotelesowi i większości innych greckich filozofów nie podobała się koncepcja stworzenia, ponieważ zakładała boską interwencję. Wierzyli oni, że ludzka rasa istniała i będzie istniała wiecznie, tak samo jak świat, w którym żyje. Wzięli pod uwagę opisany wcześniej argument dotyczący postępu i odpowiedzieli, że w historii świata dochodziło do okresowych powodzi i innych katastrof, które za każdym razem cofały rasę ludzką do początków cywilizacji. Kiedy większość ludzi wierzyła w statyczny i niezmienny wszechświat, pytanie o to czy miał on początek należało do dziedziny metafizyki lub teologii. Można było na nie odpowiedzieć w dwojaki sposób: albo wszechświat istniał zawsze, albo został wprawiony w ruch w określonym momencie w przeszłości w taki sposób, żeby sprawiał wrażenie, jakby istniał zawsze. Tymczasem w 1929 roku Edwin Hubble dokonał przełomowej obserwacji. Zauważył mianowicie, że w którymkolwiek kierunku spojrzymy w globalnej skali gwiazdy oddalają się od nas z dużą prędkością. Innymi słowy, wszechświat się rozszerza. To oznacza, że wcześniej wszystkie obiekty w kosmosie były położone bliżej siebie. W rzeczywistości wydaje się, że jakieś 10 lub 20 miliardów lat temu wszystkie znajdowały się dokładnie w tym samym miejscu. To odkrycie pozwoliło ostatecznie wprowadzić pytanie o początek wszechświata do dziedziny nauk ścisłych. Obserwacje Habla sugerowały, że w pewnym momencie w przeszłości, zwanym wielkim wybuchem, wszechświat był nieskończenie mały, a co za tym idzie, również nieskończenie gęsty. Jeśli przed tym momentem zachodziły jakieś zdarzenia, nie miały żadnego wpływu na to, co się dzieje w obecnym czasie. Ich istnienie można pominąć, ponieważ nie mają obserwowalnych konsekwencji. Ktoś mógłby powiedzieć, że czas zaczął płynąć w momencie wielkiego wybuchu, w tym sensie, że czasów wcześniejszych po prostu nie da się zdefiniować. Należy podkreślić, że ten początek czasu bardzo się różni od tego, o którym była mowa wcześniej. W niezmiennym wszechświecie początek czasu jest czymś narzuconym przez istotę znajdującą się poza wszechświatem. Nie istnieje fizyczna konieczność początku. Można sobie wyobrazić, że Bóg stworzył wszechświat w dowolnym momencie w przeszłości. Z drugiej strony, jeżeli wszechświat się rozszerza, mogą istnieć fizyczne przyczyny, dla których musiał istnieć początek. Wciąż można wierzyć, że Bóg stworzył wszechświat w momencie wielkiego wybuchu. Mógł go nawet stworzyć później, ale w taki sposób by wyglądał jak efekt wielkiego wybuchu. Nie ma jednak sensu przypuszczenie, że mógł powstać przed wielkim wybuchem. Rozszerzający się wszechświat nie wyklucza działania stwórcy, ale ogranicza w czasie możliwość dokonania przez niego dzieła stworzenia. Wykład drugi. Rozszerzający się wszechświat Słońce i pobliskie gwiazdy należą do ogromnej galaktyki zwanej Drogą Mleczną. Przez długi czas sądzono, że to skupisko gwiazd stanowi cały wszechświat. Dopiero w 1924 roku amerykański astronom Edwin Hubble wykazał, że istnieją także inne galaktyki. Stwierdził, że jest ich bardzo dużo, oddzielonych od siebie ogromnymi przestrzeniami kosmicznej pustki. Aby to udowodnić, musiał oszacować odległości dzielące nas od innych galaktyk. W przypadku pobliskich gwiazd możemy określać ich odległość od naszej planety, obserwując zmiany ich pozycji na niebie w trakcie okrążania Słońca przez Ziemię. Jednak inne galaktyki są tak odległe, że w przeciwieństwie do pobliskich gwiazd wydają się całkowicie nieruchome. Hubble był więc zmuszony do dokonywania pomiarów metodami pośrednimi. Obserwowana jasność gwiazdy zależy od dwóch czynników: jasności, czyli natężenia emitowanego przez nią światła, oraz odległości od obserwatora. W przypadku pobliskich gwiazd jesteśmy w stanie zmierzyć zarówno jasność obserwowaną, jak odległość od nas, i na tej podstawie określić ich jasność. Tak samo, jeśli znamy jasność gwiazd należących do innych galaktyk, możemy obliczyć ich odległość od Ziemi, dokonując pomiaru jasności obserwowanej. Hubble argumentował, że pewne gwiazdy znajdujące się wystarczająco blisko nas, żebyśmy mogli zmierzyć ich jasność, zawsze emitują światło o takim samym natężeniu. Gdybyśmy zatem znaleźli takie same gwiazdy w innej galaktyce, moglibyśmy założyć, że mają taką samą jasność i obliczyć odległość dzielącą nas od tej galaktyki. Gdyby udało się to zrobić dla kilku gwiazd znajdujących się w tej samej galaktyce i uzyskać zbliżone wyniki, moglibyśmy być pewni oszacowanej w ten sposób odległości. Posługując się tą metodą, Hubble obliczył dystans dzielący nas od dziewięciu różnych galaktyk. Wiemy dziś, że nasza galaktyka jest tylko jedną spośród setek miliardów zbiorowisk, które można dostrzec przez nowoczesne teleskopy, a każda z tych galaktyk zawiera setki miliardów gwiazd. Żyjemy w obracającej się powoli wokół własnej osi galaktyce o średnicy około 100 tysięcy lat świetlnych. Gwiazdy znajdujące się w jej ramionach okrążają środek galaktyki w ciągu 100 milionów lat. Słońce jest zwykłą żółtą gwiazdą średniej wielkości, zlokalizowaną w pobliżu zewnętrznej krawędzi jednego z ramion. Przeszliśmy daleką drogę od czasów Arystotelesa i Ptolemeusza, którzy sądzili, że Ziemia jest centrum wszechświata. Gwiazdy są tak odległe, że wydają się tylko punktami świetlnymi. Nie jesteśmy w stanie określić ich rozmiaru ani kształtu. Jak zatem udało się rozróżnić tyle ich rodzajów? W przypadku większości z nich potrafimy określić precyzyjnie tylko jedną cechę kolor emitowanego światła. Newton odkrył, że białe światło przepuszczone przez pryzmat rozszczepia się na kolory składowe czyli spektrum inaczej widmo przypominające tęczę. Jeśli skieruje się teleskop w stronę pojedynczej gwiazdy lub galaktyki, można zaobserwować spektrum emitowanego przez nią światła. Różne gwiazdy mają różne spektra, ale względna jasność poszczególnych kolorów jest zawsze dokładnie taka, jakiej należałoby oczekiwać w przypadku rozgrzanego do czerwoności przedmiotu. To oznacza, że możemy określić temperaturę gwiazdy na podstawie analizy spektrum jej światła. Co więcej, okazuje się, że w widmach brakuje pewnych kolorów charakterystycznych dla poszczególnych gwiazd. Wiemy, że każdy pierwiastek chemiczny pochłania pewne kolory. Wiedząc, których barw brakuje w widmie światła gwiazdy, możemy dokładnie określić, z jakich pierwiastków składa się jej atmosfera. Kiedy w latach 20. XX wieku astronomowie analizowali widma gwiazd należących do odległych galaktyk, zauważyli coś dziwnego. W ich widmach brakowało takich samych kolorów jak w widmach gwiazd znajdujących się w naszej galaktyce. Za to wszystkie barwy były przesunięte w stronę czerwonego końca spektrum światła. Jedyne rozsądne wyjaśnienie głosiło, że galaktyki oddalają się od nas. A częstotliwość emitowanych przez nie fal świetlnych ulega zmniejszeniu, przesunięciu ku czerwieni, w wyniku działania efektu Dopplera. Posłuchaj dźwięku silnika samochodu jadącego drogą. Kiedy pojazd się zbliża, dźwięk jest wyższy, ponieważ fale dźwiękowe mają większą częstotliwość. Z kolei, gdy auto się oddala, dźwięk staje się niższy. Fale świetlne i radiowe zachowują się podobnie. W rzeczywistości policja wykorzystuje efekt Dopplera mierząc prędkość samochodów. Istotą działania radarów jest bowiem mierzenie częstotliwości fal radiowych odbitych od nadjeżdżającego pojazdu. Po udowodnieniu istnienia innych galaktyk, Hubble zajął się mierzeniem dzielących nas od nich odległości i obserwowaniem ich widm. W jego czasach uważano, że galaktyki poruszają się we wszechświecie w sposób losowy i oczekiwano, że połowa widm będzie przesunięta w stronę niebieskiego, a połowa w stronę czerwonego krańca spektrum. Ogromnym zaskoczeniem było zatem odkrycie, że kolor światła wszystkich galaktyk jest przesunięty w stronę czerwieni. Wszystkie galaktyki oddalają się od nas. Jeszcze bardziej zadziwiający okazał się wniosek opublikowany przez Habla w 1929 roku. Wielkość przesunięcia nie jest przypadkowa, lecz zależy bezpośrednio od odległości galaktyki od Ziemi. Innymi słowy, im dalej znajduje się galaktyka, tym szybciej się porusza. To oznacza, że wszechświat nie może być statyczny, jak wcześniej sądzono, lecz w rzeczywistości się rozszerza. Odległości między poszczególnymi galaktykami nieustannie rosną. Odkrycie, że wszechświat się rozszerza, było jedną z największych sensacji naukowych XX wieku. Z perspektywy czasu łatwo zrozumieć, dlaczego nikt wcześniej o tym nie pomyślał. Newton i inni powinni byli zdać sobie sprawę z tego, że statyczny wszechświat szybko zacząłby się kurczyć pod wpływem siły grawitacji. Załóżmy jednak, że wszechświat nie jest statyczny, lecz się rozszerza. Gdyby rozszerzał się stosunkowo powoli, siła ciążenia w końcu zatrzymałaby ten proces i sprawiła, że zacząłby się kurczyć. Jeżeliby jednak wszechświat rozszerzał się z prędkością przekraczającą pewną wartość graniczną, grawitacja nie byłaby wystarczająco silna, żeby powstrzymać ten proces i wszechświat mógłby się rozszerzać w nieskończoność. Przypomina to sytuację, z jaką mamy do czynienia, gdy wystrzeliwujemy rakietę z powierzchni Ziemi. Jeśli rakieta leci stosunkowo powoli, grawitacja spowalnia jej lot i w pewnym momencie sprawia, że zaczyna ona spadać. Z drugiej strony, kiedy rakieta leci wystarczająco szybko, z prędkością przekraczającą 11 km na sekundę, grawitacja nie jest w stanie jej zatrzymać i rakieta może się oddalać od Ziemi w nieskończoność. Takie zachowanie wszechświata można było przewidzieć już na podstawie prawa powszechnego ciążenia Newtona w dowolnym momencie XIX lub XVIII wieku, a nawet pod koniec XVII stulecia. Jednak wiara w statyczny wszechświat była tak silna, że przetrwała aż do XX wieku. Nawet kiedy Einstein formułował w 1915 roku ogólną teorię względności, był pewien, że wszechświat jest nieruchomy. Wobec czego uwzględnił w swoich równaniach tak zwaną stałą kosmologiczną. Była ona wyrazem nowej siły antygrawitacji, która w przeciwieństwie do innych sił nie miała żadnego konkretnego źródła, lecz była nieodłącznym elementem czasoprzestrzeni. Stała kosmologiczna nadawała czasoprzestrzeni wrodzoną skłonność do rozszerzania się w idealny sposób równoważącą siły przyciągania całej materii we wszechświecie. W wyniku czego kosmos mógł pozostać statyczny. Wydaje się, że tylko jeden człowiek był skłonny założyć całkowitą prawdziwość ogólnej teorii względności. Podczas gdy Einstein i inni fizycy szukali sposobu uniknięcia wynikającego z niej wniosku, że wszechświat nie jest wcale statyczny, rosyjski fizyk Aleksander Friedman podjął próbę jego wyjaśnienia. Modele Friedmana. Równania ogólnej teorii względności, opisujące przebieg ewolucji wszechświata, są zbyt skomplikowane, by podać ich szczegółowe rozwiązanie. Zamiast tego Friedman sformułował dwa bardzo proste założenia dotyczące wszechświata: że niezależnie od kierunku, w którym patrzymy, kosmos zawsze wygląda tak samo. Oraz, że to założenie jest prawdziwe dla dowolnego punktu obserwacyjnego we wszechświecie. Na podstawie ogólnej teorii względności i tych dwóch założeń Friedman wykazał, że nie powinniśmy oczekiwać, iż wszechświat jest statyczny. W rzeczywistości w 1922 roku, czyli kilka lat przed odkryciem Hubble'a, Friedman dokładnie przewidział to, co Hubble miał zaobserwować. Założenie, że wszechświat wygląda tak samo bez względu na kierunek patrzenia jest sprzeczne z rzeczywistością. Na przykład gwiazdy skupione w naszej galaktyce tworzą przecinający nocne niebo wyraźny pas jasnego światła, zwany drogą mleczną. Kiedy jednak popatrzymy na odległe galaktyki, wydaje się, że w każdej części nieba jest ich mniej więcej tyle samo. Wobec tego wszechświat rzeczywiście wygląda mniej więcej tak samo we wszystkich kierunkach, o ile obserwujemy go w dużej skali w porównaniu z odległościami między galaktykami. Przez długi czas uważano to za wystarczające uzasadnienie założenia Friedmana. Przyjmowano, że jest ono mniej lub bardziej dokładnym przybliżeniem rzeczywistości. Jednak stosunkowo niedawno, przez przypadek, odkryto, że założenie to stanowi w istocie bardzo dokładny opis naszego kosmosu. W 1965 roku dwaj amerykańscy fizycy, Arno Penzias i Robert Wilson, pracowali w firmie Bell Labs w New Jersey nad stworzeniem bardzo czułego detektora mikrofal, służącego do porozumiewania się z orbitującymi satelitami. Niepokoiło ich to, że urządzenie wychwytywało więcej szumu niż powinno. Wydawało się, że nie nadchodzi on z żadnego konkretnego kierunku. Badacze usunęli z anteny ptasie odchody i zajęli się poszukiwaniem możliwych usterek, ale wkrótce wykluczyli ich istnienie. Wiedzieli, że zakłócenia pochodzące z atmosfery ziemskiej byłyby silniejsze, gdyby detektor nie był skierowany prosto w górę ponieważ atmosfera wydaje się grubsza, gdy na nią patrzymy pod kątem, niż kiedy patrzymy pionowo do góry. Szum miał zawsze jednakowe natężenie, niezależnie od kierunku, w którym skierowano antenę, musiał zatem pochodzić spoza atmosfery ziemskiej. Jego natężenie było także niezależne od pory dnia i roku, mimo że Ziemia kręci się wokół własnej osi i krąży wokół Słońca. Źródło szumu musiało zatem znajdować się poza układem słonecznym, a nawet poza naszą galaktyką, ponieważ w przeciwnym razie jego natężenie byłoby uzależnione od położenia Ziemi. Dziś wiemy, że promieniowanie zarejestrowane przez detektor przebywa w drodze do Ziemi niemal cały obserwowalny wszechświat. Ponieważ wydaje się ono takie samo we wszystkich kierunkach, również wszechświat musi być taki sam we wszystkich kierunkach. Przynajmniej w dużej skali. Wiemy, że niezależnie od kierunku obserwacji, wahania natężenia szumu nie przekraczają jednej dziesięciotysięcznej części jedności. Penzjas i Wilson natrafili więc zupełnie przypadkiem na niezwykle dokładne potwierdzenie pierwszego założenia Friedmana. Mniej więcej w tym samym czasie dwaj inni amerykańscy fizycy z pobliskiego Uniwersytetu Princeton, Bob Dicke i Jim Peebles, również interesowali się promieniowaniem mikrofalowym. Podstawą ich pracy była sugestia Georgia Gamow'a, niegdyś ucznia Aleksandra Friedmana, że na wczesnym etapie rozwoju Wszechświat musiał być bardzo gorący, gęsty i wypełniony promieniowaniem o niezwykle wysokiej temperaturze. Dicke i Peebles argumentowali, że promieniowanie to powinno być wciąż widoczne, ponieważ światło z bardzo odległych części kosmosu dociera do nas dopiero teraz. Niemniej jednak ekspansja wszechświata powoduje, że jest ono tak bardzo przesunięte w stronę czerwonego krańca widma, iż dociera do nas w postaci promieniowania mikrofalowego. Dicke i Peebles szukali właśnie tego promieniowania. Kiedy Penzias i Wilson usłyszeli o ich pracy i zdali sobie sprawę, że już je znaleźli. Za to dokonanie Penzias i Wilson zostali w 1978 roku uhonorowani Nagrodą Nobla, co wydaje się nieco nieuczciwe w stosunku do dwóch pozostałych badaczy. Na pierwszy rzut oka wszystkie dowody na to, że wszechświat wygląda tak samo bez względu na kierunek obserwacji, mogą sugerować, iż nasze w nim miejsce jest wyjątkowe. W szczególności może się wydawać, że skoro wszystkie galaktyki oddalają się od nas, musimy się znajdować w centrum wszechświata. Istnieje jednak alternatywne wyjaśnienie: wszechświat może wyglądać tak samo we wszystkich kierunkach z każdej innej galaktyki. To zaś było, jak wiemy, drugie założenie Friedmana. Nie mamy żadnych naukowych dowodów na potwierdzenie tego założenia. Przyjmujemy, że jest prawdziwe ze względu na naszą wrodzoną skromność. Byłoby czymś zdumiewającym, gdyby wszechświat wyglądał tak samo we wszystkich kierunkach z punktu widzenia obserwatora znajdującego się na Ziemi, ale zupełnie inaczej z innych miejsc w kosmosie. W modelu Friedmana wszystkie galaktyki oddalają się od siebie. Sytuacja ta przypomina jednostajne nadmuchiwanie balonu z narysowanymi na jego powierzchni kropkami. Kiedy balon się rozszerza, dystans między każdymi dwiema kropkami się zwiększa, ale nie można wskazać żadnego punktu, o którym można by powiedzieć, że stanowi ośrodek tej ekspansji. Co więcej, im dalej od siebie znajdują się kropki, tym szybciej się od siebie oddalają. Również w modelu Friedmana szybkość z jaką oddalają się od siebie galaktyki jest proporcjonalna do odległości między nimi. Friedman przewidział zatem, że przesunięcie światła galaktyki w stronę czerwieni powinno być proporcjonalne do jej odległości od Ziemi. Kilka lat później Hubble zaobserwował zjawisko doskonale zgodne z tymi przewidywaniami. Mimo sukcesu tego modelu i zgodności przewidywań z późniejszymi odkryciami Habla, prace Friedmana nie były powszechnie znane naukowcom na Zachodzie. Zyskały sławę dopiero w 1935 roku, kiedy podobne modele zostały opracowane przez amerykańskiego fizyka Howarda Robertsona i brytyjskiego matematyka Arthura Walkera w reakcji na dokonane przez Habla odkrycie zjawiska jednorodnej ekspansji wszechświata. Choć Friedman opracował tylko jeden z nich, w rzeczywistości istnieją trzy modele zgodne z jego dwoma podstawowymi założeniami. W modelu pierwszego typu, stworzonym przez samego Friedmana, wszechświat rozszerza się na tyle powoli, że siła przyciągania między galaktykami powoduje spowolnienie tempa ekspansji i w końcu doprowadza do jej zatrzymania. Galaktyki zaczynają następnie zbliżać się do siebie i wszechświat się kurczy. Odległość między dwoma sąsiadującymi skupiskami gwiazd rośnie od zera, osiąga wartość maksymalną, po czym znów maleje do zera. W drugim modelu kosmos rozszerza się tak szybko, że siła grawitacji nie jest w stanie zatrzymać ekspansji, lecz jedynie trochę ją spowalnia. Odległość między sąsiadującymi galaktykami rośnie od zera, a poszczególne skupiska gwiazd oddalają się od siebie ze stałą prędkością. Istnieje także trzeci model, zgodnie z którym wszechświat rozszerza się z prędkością zapobiegającą tylko jego ponownemu skurczeniu się. W tym przypadku odległość między galaktykami także rośnie od zera do nieskończoności. Lecz prędkość, z jaką się od siebie oddalają, cały czas maleje, choć nigdy nie spada do zera. Charakterystyczną cechę pierwszego modelu Friedmana stanowi to, że wszechświat nie jest nieskończony. Ale jednocześnie przestrzeń nie ma żadnych granic. Grawitacja jest tak silna, że przestrzeń ulega zakrzywieniu, przez co przypomina powierzchnię Ziemi. Gdyby ktoś podróżował nieustannie w tym samym kierunku po powierzchni naszej planety, nigdy nie napotkałby żadnej przeszkody nie do przebycia, ani nie spadłby z krawędzi Ziemi, lecz w końcu powróciłby do punktu wyjścia. Przestrzeń w modelu Friedmana zachowuje się podobnie, Tyle, że ma trzy wymiary, podczas gdy powierzchnia Ziemi jest dwuwymiarowa. Czwarty wymiar, czyli czas, także jest skończony, ale ma postać linii z dwoma punktami granicznymi początkiem i końcem. Jak się później przekonamy, po połączeniu ogólnej teorii względności z kwantową zasadą nieoznaczoności, okaże się, że zarówno przestrzeń, jak i czas mogą być skończone, nie mając przy tym żadnych brzegów ani granic. Koncepcja podróży dookoła wszechświata i powrotu do punktu wyjścia to dobry pomysł na powieść science fiction, ale nie ma żadnego praktycznego znaczenia, ponieważ można wykazać, że wszechświat skurczyłby się do zerowych rozmiarów, zanim taki kosmiczny podróżnik zakończyłby swoją eskapadę. Aby zdążyć przed końcem świata, musiałby się poruszać z prędkością większą od prędkości światła, a to nie jest możliwe. Który model Friedmana opisuje nasz wszechświat? Czy kosmos w końcu przestanie się rozszerzać i zacznie się kurczyć, czy też będzie się rozszerzał bez końca? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy znać obecne tempo ekspansji wszechświata i jego przeciętną gęstość. Jeżeli gęstość jest mniejsza od pewnej wartości krytycznej zależnej od tempa ekspansji, Przyciąganie grawitacyjne okaże się zbyt słabe, by zatrzymać proces rozszerzania się wszechświata. Z kolei, jeśli gęstość jest większa od tej wartości granicznej, grawitacja zatrzyma ekspansję w pewnym momencie w przyszłości i zapoczątkuje proces kurczenia się wszechświata. Jesteśmy w stanie określić obecne tempo ekspansji wszechświata, mierząc prędkości, z jakimi galaktyki oddalają się od nas. Można w tym celu wykorzystać efekt Dopplera i dokonać bardzo dokładnych pomiarów. Niemniej jednak odległości dzielące nas od galaktyk nie są dokładnie znane, ponieważ możemy je mierzyć jedynie metodami pośrednimi. Wiemy zatem tylko tyle, że wszechświat rozszerza się w tempie 5 do 10% na miliard lat. Niepewność co do obecnej gęstości kosmosu jest jeszcze większa. Całkowita masa wszystkich gwiazd, które znajdują się w zasięgu wzroku w naszej galaktyce i w innych skupiskach gwiazd, wynosi mniej niż jedną setną ilości materii potrzebnej do zatrzymania ekspansji wszechświata, nawet jeśli założymy najmniejsze możliwe tempo rozszerzania się kosmosu. Wiemy jednak, że galaktyki muszą zawierać dużą ilość ciemnej materii, której nie dostrzegamy bezpośrednio, ale jesteśmy pewni jej istnienia. Ponieważ obserwujemy jej oddziaływanie grawitacyjne na gwiazdy i gazy w galaktykach. Co więcej, większość galaktyk jest skupiona w gromadach, dzięki czemu możemy wnioskować o istnieniu jeszcze większej ilości ciemnej materii w przestrzeni między galaktykami na podstawie jej wpływu na ruch galaktyk. Kiedy dodamy ciemną materię do masy gwiazd, Całkowita masa nadal będzie wynosiła zaledwie jedną dziesiątą masy krytycznej, potrzebnej do zatrzymania ekspansji wszechświata. Może jednak istnieć jakaś inna forma materii, której jeszcze nie odkryliśmy, zwiększająca przeciętną gęstość wszechświata do wielkości granicznej, potrzebnej do zatrzymania ekspansji. Dowody, które obecnie posiadamy, sugerują zatem, że wszechświat prawdopodobnie będzie się rozszerzał w nieskończoność. Nie należy jednak uważać tego za rzecz oczywistą. Możemy być pewni jedynie tego, że nawet jeśli wszechświat ma się skurczyć, nie dojdzie do tego wcześniej niż za 10 miliardów lat, ponieważ przynajmniej od takiego czasu kosmos się rozszerza. Nie powinno nas to martwić, ponieważ w ciągu 10 miliardów lat słońce zgaśnie, a wraz z nim do historii przejdzie rasa ludzka. Chyba że uda nam się założyć kolonię poza Układem Słonecznym. Wielki wybuch! Charakterystyczne dla wszystkich rozwiązań Friedmana było twierdzenie, że w jakimś momencie w przeszłości, w okresie od 10 do 20 miliardów lat temu, odległość między galaktykami musiała być zerowa. W tym właśnie momencie, zwanym Wielkim Wybuchem, gęstość wszechświata i zakrzywienie czasoprzestrzeni były nieskończone. To oznacza, że ogólna teoria względności, na której oparte są rozwiązania Friedmana, przewiduje istnienie takiego pojedynczego punktu we wszechświecie. Wszystkie nasze teorie naukowe zostały sformułowane przy założeniu, że czasoprzestrzeń jest gładka i niemal całkowicie płaska, więc żadna z nich nie obowiązywała w momencie wielkiego wybuchu, kiedy krzywizna czasoprzestrzeni była nieskończona. To oznacza, że nawet gdyby przed wielkim wybuchem miały miejsce jakieś zdarzenia, nie można by na ich podstawie przewidywać, co się stanie po wielkim wybuchu, ponieważ w tym momencie zawiodłyby wszelkie przewidywania. Podobnie na podstawie wiedzy o zdarzeniach, które zaszły po wielkim wybuchu, nie możemy wyciągać wniosków dotyczących zdarzeń sprzed tego momentu. Z naszego punktu widzenia zdarzenia zaszłe przed Wielkim Wybuchem nie mają żadnych konsekwencji, więc nie należy ich uwzględniać w naukowym modelu wszechświata. Powinniśmy zatem usunąć je z tego modelu i stwierdzić, że początkiem czasu był Wielki Wybuch. Wielu osobom nie podoba się koncepcja początku czasu, prawdopodobnie dlatego, że pachnie boską interwencją. Z drugiej strony, Kościół katolicki zaakceptował model wielkiego wybuchu i ogłosił w 1951 roku, że jest on zgodny z Biblią. Podejmowano wiele prób uniknięcia konkluzji, że w przeszłości doszło do wielkiego wybuchu. Propozycja, która zyskała największe poparcie, była określana mianem teorii stanu stacjonarnego. Sformułowało ją w 1948 roku dwóch uchodźców z nazistowskiej Austrii, Herman Bondi i Thomas Gold, wspólnie z Brytyjczykiem Fredem Hoylem, który współpracował z nimi w czasie wojny przy konstruowaniu radaru. Ich teoria głosiła, że w miarę jak galaktyki oddalają się od siebie, w przestrzeni pomiędzy nimi tworzą się nowe skupiska gwiazd. A ich budulcem jest nieustannie powstająca we wszechświecie materia. W takiej sytuacji wszechświat mógł zawsze wyglądać mniej więcej tak samo ze wszystkich możliwych punktów obserwacyjnych w przestrzeni. Teoria stanu stacjonarnego wymagała zmodyfikowania ogólnej teorii względności w taki sposób, by dopuszczała ciągłe powstawanie materii we wszechświecie, ale tempo jej kreacji było tak niewielkie, Około jednej cząstki na kilometr sześcienny rocznie, że nie powodowało sprzeczności z wynikami eksperymentów. Była to dobra teoria naukowa w tym sensie, że była prosta i umożliwiała formułowanie precyzyjnych, możliwych do zweryfikowania wniosków. Jednym z nich było stwierdzenie, że liczba galaktyk lub podobnych obiektów w danej jednostce objętości przestrzeni powinna być taka sama w całym wszechświecie. Niezależnie od miejsca i czasu. Na przełomie lat 50. i 60. XX wieku grupa astronomów z Cambridge pod kierunkiem Martina Reyla przeprowadziła badanie źródeł fal radiowych z przestrzeni kosmicznej. Naukowcy ci wykazali, że większość tych źródeł musi się znajdować poza obszarem naszej galaktyki oraz że istnieje znacznie więcej słabych źródeł niż silnych. Słabe źródła uznali za bardziej odległe, a silne za położone bliżej naszej galaktyki. Okazało się, że w pobliżu nas znajduje się mniej źródeł fal radiowych na jednostkę objętości przestrzeni niż w odległych rejonach wszechświata. To mogło oznaczać, że znajdujemy się w centrum rozległego obszaru, w którym jest mniej źródeł niż w innych częściach kosmosu. Albo że w przeszłości, kiedy fale radiowe wyruszały w drogę do naszej galaktyki, źródeł tych było więcej niż dzisiaj. Obydwa wyjaśnienia stanowią zaprzeczenie teorii stanu stacjonarnego. Co więcej, odkrycie promieniowania mikrofalowego przez Penziasa i Wilsona w 1965 roku również sugerowało, że w przeszłości wszechświat musiał mieć większą gęstość. Trzeba więc było z żalem odrzucić teorię stanu stacjonarnego. Kolejną próbę uniknięcia konkluzji, że w przeszłości doszło do wielkiego wybuchu, w związku z czym czas miał początek, podjęło w 1963 roku dwóch rosyjskich naukowców – Eugeniusz Liwszyc i Izaak Hałatnikow. Zasugerowali oni, że wielki wybuch mógł być szczególną własnością modeli Friedmana, będących mimo wszystko zaledwie przybliżonymi opisami rzeczywistego wszechświata. Być może wśród wszystkich tego typu modeli tylko model Friedmana zawierał osobliwość wielkiego wybuchu. Galaktyki w modelach Friedmana oddalają się od siebie wzdłuż linii prostych. Nic więc dziwnego, że w jakimś momencie w przeszłości wszystkie znajdowały się w jednym miejscu. Jednak w rzeczywistości ruch galaktyk jest nieco bardziej skomplikowany, a ich trajektorie mają niewielkie odchylenia boczne. W przeszłości nie musiały więc znajdować się dokładnie w tym samym punkcie, a jedynie bardzo blisko siebie. Być może zatem początkiem rozszerzającego się wszechświata nie była osobliwość wielkiego wybuchu, lecz zakończenie poprzedniej fazy kurczenia się wszechświata. Kiedy dobiegła ona końca, nie wszystkie cząsteczki musiały się ze sobą zderzyć, gdyż część z nich mogła po prostu się minąć i zacząć znów od siebie oddalać. Jak więc można było stwierdzić ponad wszelką wątpliwość, że początkiem rzeczywistego wszechświata był wielki wybuch? Liwszyc i chałatnikow zbadali modele wszechświata zbliżone do modelu Friedmana, ale uwzględniające nieregularności i losowe prędkości galaktyk w rzeczywistym wszechświecie. Wykazali, że takie modele również mogły zaczynać się od wielkiego wybuchu, choć galaktyki nie oddalają się w nich od siebie po liniach prostych. Stwierdzili jednak, że byłoby to możliwe tylko w niektórych wyjątkowych modelach, w których galaktyki poruszają się w określony szczególny sposób. Skoro istnieje nieskończenie więcej modeli zbliżonych do modelu Friedmana, ale bez osobliwości, niż modeli zawierających osobliwość, argumentowali, wielki wybuch jest zdarzeniem mało prawdopodobnym. Później zdali sobie jednak sprawę, że istnieje znacznie ogólniejsza klasa modeli Friedmanowskich, które zawierają osobliwości i w których galaktyki nie poruszają się w żaden szczególny sposób. Odwołali zatem swoje twierdzenie w 1970 roku. Praca liwszyca i chałatnikowa była wartościowa, ponieważ dowiodła, że wszechświat mógł się rozpocząć od osobliwości, czyli wielkiego wybuchu, jeśli ogólna teoria względności jest prawidłowa. Nie odpowiadała jednak na zasadnicze pytanie. Czy z teorii względności wynika, że wszechświat musiał się zacząć od wielkiego wybuchu, czyli początku czasu? Wyjaśnienia tej zagadki dostarczyły zupełnie inne badania, zapoczątkowane w 1965 roku przez brytyjskiego fizyka Rogera Penrose'a. Wykorzystał on zachowanie stożków świetlnych w ogólnej teorii względności oraz fakt, że siła ciążenia jest zawsze przyciągająca, aby wykazać, że gwiazda zapadająca się pod wpływem własnej grawitacji pozostaje uwięziona w przestrzeni, której granice maleją do zera. To oznacza, że cała materia gwiazdy ulega ścieśnieniu w przestrzeni o zerowej objętości, w wyniku czego gęstość tej materii i krzywizna czasoprzestrzeni stają się nieskończone. Innymi słowy, powstaje osobliwość zamknięta w wycinku czasoprzestrzeni, zwanym czarną dziurą. Na pierwszy rzut oka wyniki osiągnięte przez Penrose'a nie mają nic wspólnego z pytaniem o to, czy w przeszłości doszło do wielkiego wybuchu. Niemniej jednak w czasie, w którym Penrose sformułował swoją teorię, byłem młodym doktorantem poszukującym rozpaczliwie tematu pracy doktorskiej. Zdałem sobie sprawę, że jeśli odwrócimy kierunek upływu czasu, w twierdzeniu Penrose'a, zapadanie się gwiazdy stanie się jej ekspansją. A w takich warunkach jego teoria nadal będzie obowiązywała przy założeniu, że w chwili obecnej wszechświat wygląda mniej więcej tak jak w modelu Friedmana. Penrose wykazał, iż każda zapadająca się gwiazda musi skończyć jako osobliwość, zaś po odwróceniu biegu czasu można było udowodnić, że każdy rozszerzający się wszechświat zgodny z modelem Friedmana musiał się od osobliwości zacząć. Z przyczyn technicznych twierdzenie Penrose'a wymagało założenia, że wszechświat jest przestrzennie nieskończony. Mogłem więc udowodnić jedynie istnienie osobliwości początkowej we wszechświecie, który rozszerza się dostatecznie szybko, by uniknąć powtórnej zapaści, ponieważ tylko taki model Friedmanowski jest nieskończony w przestrzeni. W ciągu następnych kilku lat opracowałem nowe techniki matematyczne, pozwalające usunąć ten warunek techniczny i inne tego typu ograniczenia stwierdzeń, które dowodziły konieczności istnienia osobliwości. Ostatecznym wynikiem moich dociekań jest praca napisana wspólnie z Penrose'em w 1970 roku. Udowodniliśmy w niej, że osobliwość wielkiego wybuchu musiała zaistnieć, o ile ogólna teoria względności jest prawidłowa, a wszechświat zawiera tyle materii, ile jesteśmy w stanie zaobserwować. Nasza praca napotkała znaczny opór środowiska naukowego, częściowo ze strony Rosjan, którzy trzymali się wytycznych partii opracowanych przez Liwszyca i Hałatnikowa a częściowo ze strony ludzi, którzy uważali, że cała koncepcja osobliwości jest odrażająca i psuje piękno teorii Einsteina. Trudno jednak dyskutować stwierdzeniami matematycznymi, w związku z czym dziś panuje powszechna zgoda co do tego, że wszechświat musiał mieć początek.